utworze Mateusza Ryczka Polo Les na dwa flety i klawesyn występuje wiele technik współczesnych, począwszy od Aeolian Sound, polegający na wdmuchiwaniu dużej ilości powietrza z lekkim elementem dźwięku. Występują key clicks. Można je również wykonywać językowo. Jest to inny efekt niż kompozytor wymagał, aczkolwiek w wielu utworach jest to również technika wykonawcza. W utworze również występują glissanda, tutaj glissando ustnikowe. Jak również tongramy, gdzie zamykamy, przymykamy ustami całkowicie ustnik i wtłaczamy powietrze przy użyciu języka. Występują również whistletony, czyli dzwoneczki, polegające na lekkim dmuchaniu na wprost przez ustnik i wysokość whistletonów operujemy poprzez kierunek powietrza do instrumentu bardziej i bardziej przez instrument. Oprócz whistletonów występuje szereg przedęć alikwotowych na jednej aplikaturze poprzez wtłaczanie dużej ilości powietrza uzyskujemy kolejne przedęcia alikwotowe. Jest to bardzo dobre ćwiczenie dla każdego flecisty, które powinien wykonywać każdego dnia. Oprócz przedęć występuje również aplikatura ćwierćtonowa. Są to specjalne chwyty, które pan Mateusz Ryczek wykorzystuje w swoim utworze. Na przykład obniżenie H następuje poprzez dodanie klapy otwartej na ringu A. Obniżenie A, klapy otwartej na ringu G. I dzięki temu możemy uzyskać skalę ćwierćtonową. Do tej techniki potrzebujemy flet otworowy, czyli taki, który w klapach posiada specjalne dziurki, aby nie przytykać właśnie całkowicie klapy.